Oj, nie widział jeszcze. No i teraz właśnie nadciągają. No i zobaczmy, czy będzie Death Sentence. Trafiony Death Sentence w tegoż Zaka. Zak nam się rozpadnie na kawałki, ale to nic nie zmieni. Szybkie 1-0. I frag przede wszystkim dla AD Carry. Nie śmiejemy się z Rift Heralda. Wracamy. No i zobaczmy, jest tutaj tenże Wiktor. No i teraz Wiktor, szansa dla przeciwników, chociaż no Zak po raz kolejny się rozpada. Już podchodzą gracze tyranozaurów. Jest Shockwave w 3 osoby, ale to jest stanowczo za mało, bo tutaj wściekły Jarvan już podąża za Kog'Maw'em i umiera nam Orianna i do tego wszystkiego również po raz kolejny Zak złapie przynajmniej dwóch albo trzech. No i uwaga, Demacja, jak szedł Jarvan, ale ucieka, bo tutaj już mało brakowało, żeby zginął, ale teraz do tego wszystkiego pościg jest od tyłu Tristana zachodząca, no i teraz tam jeszcze był Death Sentence, tam jeszcze Tristana walczy, jest zamieniona, jest latarnia, no i mamy zabitą Lulu. Trzymała, chociaż teraz może będzie jakieś złapanie. Death Sentence, nie ma, teraz może być Death Sentence, ale na razie się nie decyduje na to test. No i zobaczmy, wchodzi w to wszystko Zak, czy uda się coś zdziałać, bardzo mocne odepchnięcie, jest ulti od Lulu, no i zobaczmy, Jarvan znika, no i teraz znowu Kog'Maw ma szansę zaistnieć, ale czy zdoła to zrobić? Jest zwierzę zniszczona na dole, właśnie tu będzie nawiązanie walki, a w międzyczasie chyba Jace zniszczy jedną i drugą wieżę. Co się dzieje? Zatrzymani są gracze Bachusików i to będzie piękny backdoor w wykonaniu Mściciela, ale czy on zdąży? Mściciel! Czy zdąży? Jeszcze ucieka, piękny flash i mamy ekspekę, backdoor prawie, że pięknie zostało to rozegrane. Blue Dragon, ale pytanie, czy będą chcieli go dive'ować, bo to nie jest dobry pomysł, chociaż teraz zobaczmy, bo chyba będzie to dive, ale czy się uda, bo bardzo ciężka sytuacja, chociaż udało się to zrobić, ale miniony prawie, że zabiły, chociaż jeszcze ścigają swojego przeciwnika, jest Rift Herald jeszcze w międzyczasie postawiony, ale już tutaj od pleców podchodzą gracze drużyny Bakusików, no i właśnie znika nam w tym momencie Cho'Gath, do tego jeszcze chyba zniknie nam ta karma, czy ona zniknie? Jest slow, no i to jest właściwie martwa karma, tak jest. No, może gdzieś tam Bambino również by i poszedł za tym, chociaż teraz widzimy, jest Meganar silencowany, bardzo dużo obrażenia, wchodzi w to wszystko Meganar, jest zepchnięcie do ściany, jest kolejny stun, ale Meganar szybko nam znika, jest charm w tą Tristanę, jeden, drugi, ale Tristana jeszcze się leczy, jeszcze dostaje shielda, jeszcze Rapture w międzyczasie od Cho'Gath. Tam Graga spróbował upolować tą Tristanę, ale niestety przypłaci to w swoim własnym życiem tylko i wyłącznie. I mamy dwa kolejne fragi, chociaż teraz Rakan jeszcze gdzieś tam chciał zaatakować, ale to jest bardzo niedobra sytuacja. Double kill, Rapture po raz kolejny trafiony. To powoli się zbliża chyba jednak do końca. Oj, mało tego życia.